Witam Was na kanale Krasnoludzkie Opowieści. Ja jestem Lubosz, a ta seria nazywa się Toporne Recenzje, gdzie wybebeszam książki ku Waszej uciesze. Dzisiaj wywlekę flaki wnętrzności. No dobra, po prostu podam Wam 5 powodów, dla których warto przeczytać książkę Limes Inferior Janusza Zajdla i 3 rzeczy, które nie do końca wyszły w tej książce. Toporną recenzję czas zacząć. Zanim wywlekę wybebeszone wcześniej powody, powiem Wam krótko o samej książce. Argoland to metropolia, w której po wielkich zmianach społecznych i zawarciu światowego pokoju żyją ludzie podzieleni na 7 klas społecznych. Każdy z mieszkańców Argolandu posiada dochód podstawowy, natomiast ci, którzy są inteligentniejsi, należą do wyższych, albo jakby nie patrzeć z numerkami, niższych klas społecznych. Dostają dodatkową pracę i za to też dodatkowe wynagrodzenie. Głównym bohaterem książki jest Snare, który jest lifterem, to znaczy zajmuje się zawodowo nielegalnym podnoszeniem klasy obywateli, tak aby mogli więcej zarabiać i cieszyć się takim bardziej prestiżowym życiem. Na początku skupia się on właśnie głównie na wykonywaniu tych swoich przestępczych zadań i dostatnim życiu, ale im dłużej się zastanawia nad otaczającą go rzeczywistością, ma coraz więcej wątpliwości, jak to naprawdę wygląda, co jest prawdziwe, co jest nieprawdziwe i jaki jest sens w tym wszystkim. I to jest mniej więcej tyle, ile mogę Wam powiedzieć bez spoilerowania. Jeśli chcecie poznać dalsze losy Snera, to musicie przeczytać książkę. Pierwszy powód, żeby przeczytać tą książkę, który dla Was wybebeszyłem, to wciągające historie, które dzieją się w szarej i czerwonej strefie Argolandu. Są lifterzy i downerzy, którzy podwyższają albo zmniejszają poziom każdego obywatela. Są digerzy, którzy wykopują jakieś zakamuflowane, niedostępne dla wszystkich informacje, cenzurowane przez rząd. Jest jeszcze wiele innych klas przestępczych, które na różny sposób próbują zarobić na całym tym systemie. Po prostu dużo różnych sensacyjno-kryminalnych historii, kiedy ci wszyscy przestępcy próbują w mniej lub bardziej technologiczny sposób zdobyć punkty dla siebie, próbują przechytrzyć sami siebie, przechytrzyć stróżów prawa, no i po prostu polepszyć swój los. Drugi powód to dobrze wpasowani w klimat całej powieści bohaterzy. Mamy tutaj Snera, który wydaje się być takim zwykłym przestępcą, którego nic nie interesuje, tylko żeby zarobić i pożyć sobie fajnie. Ale z drugiej strony jest on też takim trochę filozofem i im więcej filozofuje, tym głębszym bohaterem się staje i ciekawie się czyta o jego przemyśleniach. Drugą postacią jest też przestępca, Karl Pron, który dostaje okazję od losu w postaci klucza bez limitu punktów. I ten klucz to jest taki dowód, portfel, w zasadzie cała tożsamość mieszkańców Argolandu. Może on sobie od tej pory korzystać z życia bez żadnych limitów. Niestety później ponosi negatywną odpowiedzialność. Trzeci powód jest mocno związany z moją koszulką, którą teraz mam na sobie i z moim ogólnym wyglądem, czyli po prostu nawiązania do cyberpunka. Ten świat bardzo mi przypomina świat cyberpunka, chociaż nie ma tutaj może wszczepów i cyberpsychozy, ale jest on do bólu technologiczny, są roboty aresztujące przestępców, wszystko kupuje się z jakichś automatów, są urządzenia mechaniczne zwiększające na przykład siłę uderzenia. Cały kreatywnie stworzony, rozbudowany świat. Czwarty powód to fakt, że nie tylko powierzchowność, ale też merytoryka i taki głębszy sens nawiązuje do cyberpunka. Jest tutaj klasa zerowców, którzy nadzorują całą metropolię trochę w taki sposób jak korporacje w cyberpunku. Trochę oni czują się lepsi od wszystkich innych i traktują ich jak zwykli ludzie zwierzęta. I jest też trochę takiej
jakby sposobu prowadzenia opowieści cyberpunkowej. Rozumiecie, historie ludzi, którzy zamknięci są w takich technologicznych schematach i na pozór są to takie proste opowiastki, ale mają jakiś taki depresyjny i melancholijny wydźwięk i jednocześnie są takim rozważaniem nad tym, czym w ogóle jest człowieczeństwo i czy w takim właśnie technologicznym schemacie jeszcze cokolwiek z tego człowieczeństwa pozostaje. Piąty powód to fakt, że Seidel lubił pisać powieści socjologiczne i tutaj właśnie też wszystkie te historie, takie oderwane od naszego świata, tak naprawdę możemy odnieść do współczesności, no i wyciągnąć sporo mniej lub bardziej optymistycznych wniosków. A teraz trzy rzeczy, które nie do końca wyszły w tej książce. Pierwsza to taka, że wydaje mi się, że ta książka mogłaby być znacznie dłuższa. Autor zbudował naprawdę świetny świat i trochę żałowałem, że już po tych niecałych 300 stronach musiałem kończyć. No ale jeżeli taki miał zamiar i tak napisał tą książkę, no to już nic na to nie poradzę. Wydaje mi się też, że końcówka to było trochę pójście na łatwiznę, bo to jest taki typowy motyw. To, co teraz wam powiem, to nie będzie spoiler, bo to się nie dzieje. Ale taki typowy motyw, że to wszystko był tylko sen, albo wszyscy byli tylko chorzy psychicznie, coś w tym stylu. W ogóle nie czytajcie, jeżeli macie super nowej tą książkę, nie czytajcie obwróty książki, bo jest tam napisany główny punkt zwrotny, który na 260 parę stron treści książki wydarza się na stronie 241. I trzecia sprawa jest taka, że wydaje mi się, że autor zbyt dużo przemyśleń bohaterów bezpośrednio pisał w książce. Znacznie bardziej wolałbym, gdyby to było zawarte w jakichś ich działaniach, gdyby autor po prostu pokazywał pewne procesy, a nie omawiał je dokładnie z perspektywy przemyśleń bohaterów. Podsumowując, Limes Inferior to ciekawie napisane sensacyjno-kryminalne wątki, które dzieją się w cyber-PRL-owo-punkowym świecie, bardzo kreatywnie wymyślonym i niesie ze sobą takie przesłanie odnośnie budowy społeczeństwa i też odnośnie człowieczeństwa jako takiego. Moja ocena, i tu nastąpią trzy uderzenia w krasnoludzką wazę. Osiem na 10. To tyle ode mnie. Jeśli podobał wam się ten film, to zapraszam was do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka i polubienia tego filmu. Fajnie by było, gdybyście mi powiedzieli, czy podoba wam się ten nowy sposób prowadzenia topornych recenzji. I jeżeli chcecie ze mną pogadać o czymś, o tej książce albo o czymś innym, to zapraszam was do komentarzy i zapraszam was też do obserwowania mojego Instagrama Krasnoludzkie Opowieści. Cześć!